wypiłem trochę za dużo, trochę za mało wody wypiłem w ten dzień, położyłem się spać, wstałem, za szybko mi się zakręciło w głowie. No. I między sypialnią a łazienką stało co taki wazon wielki. Aha. I na niego się wywróciłem. Aha. A mój brat, kurde, wyleciał w szoku, bo nie wiedział, co się dzieje. Podniósł mnie i mówi, przeknął i powiedział do mnie, nie ma już takiej opcji, więcej chlania nie ma i przyjeżdżania do mnie do domu. Aha. Robimy sport. Teraz składał mnie dawno temu PITA za 2021 rok i zapytali mnie się z Urzędu Skarbowego, ale pan miał więcej wydatków w 2021 roku niż zarobków. Mhm. Ja mówię, welcome to bodybuilding. No, ja przez przypadek wygrałem prawie kartę pro. W Chorwacji byłem na kawalerskim, piłem alkohol z kumplami, rozebrałem koszulkę do spania, kumpel mówi do mnie pijany, Mike, ty idź na scenę. Mówię, dobra, zrobimy tak. Dzień dobry, Adi. Jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym podcaście. Mike Cieśla jest ze mną. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że wreszcie udało nam się spotkać raz na rozmowie, a dwa na treningu, gdzie na pewno też ten odcinek zobaczycie na Seven Nutrition, a tutaj widzimy się na kanale Seven Nutrition Podcast oraz na Spotify i tam różnych jeszcze. Ona tam na Spotify będzie. Oczywiście, będziesz jechał w samochodzie i se pejki se włączysz, a jak masz telewizor, to nawet będzie ci się wyświetlało. Będzie nas widać, tak? Będzie super. Fajnie, tym bardziej cieszę się, że jesteś we Fryta Gym, wreszcie odwiedziłeś moją świątynię, ale często, od razu zacznę tak ci powiem troszeczkę inaczej. No. Mike. Ale często ludzie na ciebie mówią Mike, ale ty nie jesteś Mike. Nie jestem. Mike. No, Mike. Albo Mike pisze się trochę inaczej, czy to chodzi o angielski, czy o niemiecki? Wiesz co, ogólnie to mam starszego brata, no. Łukasz też ma na imię, tak jak mój trener. Aha. I mój brat był fanem Michaelem Jordan. Aha. A jego taki jakby, no ksywa, mówiło się kiedyś Mike w skrócie. Aha. Ale ja już miałem kuzyna, co miał Michael na imię. Aha. Przez EI. M-E-I, no właśnie. K, nie? No i tak rodzice, znaczy mój brat mi dał to imię właśnie, rodzice myśleli, no tak napiszemy. No a mój brat sobie myślał przez A-I. No i właśnie. To zostało wpisane po prostu, nie? Ale się zastanawiałem, czy Mike i to będzie dobrze, czy Mike? Wiesz, no nie, normalnie Mike, tak jak przez M-I-K-E, nie? To pewnie jak tam rejestrowali w tych działach rejestracyjnych, to chyba pierwszy raz widzieli takie imię. Znaczy, możecie powiedzieć, że akurat to imię jest często zdarzane w Niemczech przez AI. Takie Aha. właśnie Mike przez AI jest bardzo spotykane imię w Niemczech. No i dobra, powiedz mi, Mike, pewnie już wiele razy to mówiłeś. Dlaczego kulturystyka? Kiedy to się zaczęło i skąd zamiłowanie w ogóle do tego, żeby być... Teraz jesteś olbrzymem, nie zawsze taki byłeś, ale... Nie zawsze, nie. Skąd to się wzięło, zamiłowanie do kulturystyki? Wiesz co, była taka trochę nieśmieszna sytuacja w moim życiu, że miałem, nie wiem, z 17-18 lat i chodziłem na imprezy, jak to normalnie, mało lat. No i zawsze chowałem się przed rodzicami, bo jak sobie tam, wiesz, wypiłem sobie coś tam, jakiś alkohol, a nie chciałem, żeby mama na mnie krzyczała, czy tam tato, no bo jakiś tam respekt do tej pory jest. Muszę powiedzieć, że nawet teraz mam 30 lat za niedługo. Aha. W życiu przed moimi rodzicami nie wypił alkoholu, ani bym papierosa nie zapalił, bo mam po prostu taki szacunek do moich rodziców. No i tak samo się wstydziłem wcześniej, jak wychodziłem z kolegami, że coś tam wypiliśmy, jakieś piwko albo jakieś tam coś tam innego, jakiegoś drinka. I wrócić tak, nie bardzo do domu w takim stanie. A że mam starszego brata, no to mój brat mnie zawsze krył. Aha. No i zostawił mi tam kluczyk, albo dałem kluczyk ze sobą, no i mogłem sobie do niego wchodzić i spać. Mhm. Kiedyś była taka pewna sytuacja, że wypiłem trochę za dużo, trochę za mało wody wypiłem w ten dzień, położyłem się spać, wstałem, za szybko mi się zakręciło w głowie. No. I między sypialnią a łazienką stało co taki wazon wielki. Aha. I na niego się wywróciłem. Aha. A mój brat, kurde, wyleciał w szoku, bo nie wiedział, co się dzieje. Podniósł mnie i mówi, przeknął i powiedział do mnie, nie ma już takiej opcji, więcej chlania nie ma i przyjeżdżania do mnie do domu. Aha. Robimy sport. Aha. Bo mój brat właśnie też taki kiedyś szalony był, jak tak chodził na imprezy. No, takie czasy kiedyś były po prostu, 90 lata. Mój brat jest rocznik 80. Także on też swoje przebalował i wypił i tak wszystko dalej. Wszystko jest czas w życiu. No, dokładnie. I on po prostu tego nie chciał, żebym ja jakoś sobie zmarnował przez to jakieś tam życie, żeby truć się, łazić i szlendać się, jakieś tam głupoty robić.
No i powiedział do mnie, słuchaj Mike, zaczynamy z treningiem. No i mieliśmy hantle w domu, takie skręcane właśnie, jak teraz gadaliśmy niedawno temu. I mieliśmy z Ikei taką ławkę, co się otwiera, co się daje pranie do środka. I leżeliśmy sobie na tym i sobie wyciskaliśmy jakąś tam klatę hantlami, jakieś tam biceps, coś tam wysuwaliśmy. No jak skończyłem wtedy... No właśnie wtedy skończyłem 18 lat, bo siłownia w Niemczech od 18 lat ogólnie jest u nas. Aha, nie można wejść? Znaczy te prywatne nie chcą, takie prywatne siłownie, tak jak na przykład gdybyś tu miał prywatną siłownię, to nie chcą po prostu gówniarzy tam mieć. A nawet jak jest jakieś pozwolenie od rodzica? No nie chcą gówniarzy mieć ogólnie. Okay. Kiedyś tak było, może teraz się zmieniło, nie? Rozumiem. No i pierwszy raz, tak powiem, powiedzieliśmy od razu, słuchaj Mike, zamawiamy białko, lecimy na ostro. I u mnie zawsze tak w życiu było, że jak na przykład gram w piłkę, to chciałem być najlepszym, byłem egoistą. Ja bramki strzelałem, ja kiwałem ludzi, wszystko ja chciałem robić. Czyli nie nadajesz się do sportów zespołowych. Znaczy no nie, taki Cristiano Ronaldo też samemu wszystko robił, ale gdy musiał poddać, to dopiero w piłkę poddał, tak? Okay. Ale pierwszy samemu próbował. Okay. Jak to nie, 100 razy się nie udało, a za 101 razem się udało, tak? Mhm. No i po prostu z dnia na dzień zdecydowałem, słuchajcie, do moich kolegów powiedziałem, słuchaj, idę teraz na siłownię, koniec. No i zaczęliśmy chodzić z bratem 3 razy w tygodniu na siłownię. Wcześniej grał w piłkę, tak jak mówiłem, kilkanaście lat. No i od tej pory już, jak już raz byłem na tej siłowni, już nie przestałem chodzić. A brat przestał kiedyś tam, ale zaczął dalej chodzić. Potem od znów zaczął, a ja nadal chodziłem. A powiedz mi, jak reagowało twoje ciało? Bo to jest, wiesz, nieraz jest tak, że niektórzy chodzą na tą siłownię. No. Może do tych czasów, które są teraz obecnych, to sobie jeszcze wrócimy. Dziwnie to zabrzmiało, ale jak poszedłeś na siłownię i nagle widziałeś zmiany, że z miesiąca, z tygodnia na tydzień, z miesiąca, że się zmieniasz, nie wiem jak wyglądałeś, bo masz wzrostu ile? 1,85 m, a miałem wagi 65 kilo. Okay. Trzeba też do tego powiedzieć, że ja jestem od 17 roku życia we wojsku i miałem wtedy, jak pierwszy dzień w wojsku, akurat miałem ważenie i tak dalej, te wszystkie, jak mi mierzyli ubrania, jaki mam wzrost, obwód nogi i tak dalej, wszystko mi mierzyli, to miałem akurat w ten czas 85 kilo. Po 3 miesiącach w wojsku straciłem 20 kilo. Okay. No bo plecak, broń, bieganie, pływanie, sporty różne, 3 razy na dzień posiłek, a nie jakieś tam chipsy, cola czy coś, nie? Regularnie? Dokładnie, regularnie i sport. Nie było internetów, że ja nawet komórki wtedy jeszcze nie miałem. No słuchaj, to lata, no... Które lata 2011. A, no tak. A ja wtedy komórki jeszcze nie miałem. Co ty mówisz? Znaczy ja już miałem wcześniej komórkę jakąś tam, ale nie, że jakiś internet był czy coś. No akurat to Instagram chyba akurat wszedł rok później w modę tak naprawdę. Także ja tak, wiesz, w sumie tylko było dla mnie wojsko, to było życie dla mnie. I zjechałem 20 kilo w dół. No i od razu się przez to, że już wtedy miałem jakieś tam ciężary nosiłem, no bo plecak i broń i wszystko, to już tak widziałem, że z natury mamy tak, że brzuch od razu widać nam jest. Że mam od razu szóstkę widać, sześciopak na brzuchu. No i jak zacząłem tak na siłownię chodzić, to od razu widziałem, barki mi rosną, nogi mi rosną. Z dobrego pułapu wyszedłeś, nie? No, i dokładnie. To jest polska genetyka, nie? Tak. Obecnie ważysz? Teraz mam, no tak, naczo 151. No. Jak się poznaliśmy, no to wtedy no, miałeś to chyba 12, powyżej 110. Na scenie. No, dokładnie w 2021 w październiku, 23 październik w Markach. Mike, jesteś zawodnikiem pro, zdobyłeś kartę pro, już nie będziemy wracać do amatorów. Powiedz mi, jakie marzenie ma zawodnik pro? No bo tak, w amatorach, jak jesteś, to marzysz o tej karcie i tak dalej. No. Wow, jestem zawodnikiem pro. No. Super. Już nie ważne, czy będziesz dalej startował, aczkolwiek no po to stajesz się pro, żeby dalej gdzieś tam cisnąć. No ale już jesteś, masz tą kartę pro, jesteś zawodnikiem pro. I o czym tak naprawdę, jaki jest cel, jaki jest ten szczyt, ten Everest, jeżeli chodzi o zawodnika pro? Twój cel. Wiesz co, ja mam taki cel, jeden mniejszy, jeden większy. Jeden mniejszy to teraz na pewno w tym roku się pokazać, jak w najlepszej wersji. Po tym za rok już na pewno będziemy tak atakować z Łukaszem, żebyśmy dostali tą kwalifikację na Olimpię. Będziemy się starać, wybierać tak zawody, żebyśmy... Bo oczywiście, że jedne zawody są lepsi zawodnicy, na drugich zawodach są jakieś tam nie aż takie obsady mocne. Chcesz, jak się trafi. Dokładnie. Aby po prostu będziemy tak wybierać w następnym roku, żeby po prostu kwalifikacje zdobyć.
To jest taki mały cel. Mm-hmm. A ten większy cel, o którym po prostu każdy marzy, to jest cała kwalifikacja na Olimpię. No i taką chociaż raz w życiu zrobić top 10 w Olimpii. Mm-hmm. Myślę, że... Ale to pokazuje też, przepraszam, że ci przerwę, jak prestiżowe, jak mocne, jak ważne to są to zawody. Że nie myślisz o tym, jak na przykład w amatorach, że tu chciałbym być mistrzem świata, tu to, bo jest to osiągalne. A tutaj zobacz. Nie, ja marzę, żeby być mister Olimpia, tylko spokojnie stąpasz po ziemi tak ta dziesiątka. No. I to już jest naprawdę, to pokazuje, jaka to jest ranga tych zawodów. Dokładnie. No bo nie ma co się oszukiwać, taka top trójka, to już jest... Jak mamy teraz, ile mamy ludzi teraz na świecie? 8,5 miliarda mamy, może? To taka top trójka na całym świecie, co na Olimpii stoi, no to już jest... No to rzeczywiście. Nie? Bardzo ciężko, nie? No ale dlaczego nie ty? Wiesz co, no bo wydaje mi się, że nawet, że poczułem szybko jakieś tam wzrosty muskulatury, o to jednak trzeba też realistycznie pod względem patrzeć, jakie mam słabe punkty ciała. Mhm. Na przykład jak ramiona, biceps, triceps, grubość pleców i tak dalej. Po prostu robić realistą, a nie, że się cały czas ma jakieś tam jakieś marzenie przed sobą i cały czas tylko biegasz za tym marzeniem, ale nigdy tego nie zdążysz, że po prostu nigdy tego nie zrealizujesz. Bo są tacy ludzie, co po prostu... Niestety często aktualnie teraz widzę to w Niemczech nawet. Trzeba streścić nad formą, tak. Tak, takie, ale ogólnie chodziło mi bardziej o takich ludzi, że ja teraz przestaję studiować, kończę wszystko i ja chcę zostać kulturystą. No nie, no niestety takiego czegoś nie ma. No, ja byłem całe życie żołnierzem i pracowałem i miałem do w ogóle jednej pracy, jeszcze inne prace musiałem sobie dorobić, zarobić, żeby po prostu pozwolić, bo kulturystyka jest drogim sportem, tak? Może niektórzy sobie jeszcze na początku tej drogi nie zdawają sprawy, nie że, zdawają sobie na że kulturystyka to nie jest biznes w sensie takim, tak. że tam się tak. nie płaci za to, że chodzisz tak. na siłownię i tak dalej, tak. tylko no często i zazwyczaj się dokłada do tego tak. interesu. Tak, jak ja na przykład, teraz składał mnie dawno temu PITA za 2021 rok i zapytali mnie się z Urzędu Skarbowego, ale pan miał więcej wydatków w 2021 roku niż zarobków. Mhm. Welcome to bodybuilding. No niestety. No niestety tak jest. Słuchaj, no piękny cel, ale jeszcze tak, wiesz co, tylko tak podsumuję to, bo mówisz, że pierwsza trójka i tak dalej, miliardy ludzi, ale nieraz obserwuję, jak na przykład czy Had Chupan, czy ktokolwiek, wrzucałem zdjęcia 10 lat temu, jak wyglądali i wtedy też ktoś mógłby powiedzieć, kurde, ten facet nie ma przed sobą przyszłości, bo tak, a tu nie pasuje, ale przez te lata... Jeżeli byli dobrze poprowadzeni, potrafili nadrobić te słabości i nagle okazuje się, że możesz być mister Olimpia. Nie zgadzam się z tym. Nie do końca, bo wydaje mi się, że po prostu ta genetyka już cały czas była w nich, ale nie mieli po prostu tej osoby, co ich dobrze poprowadziła. A czy może u ciebie też jest genetyka, a nie wiesz jeszcze, że masz tą genetykę? Znaczy... Możemy ciągnąć może tak i być. Może i ale być. Ale dobrze, że my to nagrywamy, no. wiesz, bo może za 10 lat, czy za ileś, wrócimy... To ja to powiedziałem. I wtedy nagram z tobą trening, nie będzie żadnego problemu z Mister Olimpia. Pamiętaj, dobra? Nie no, zawsze tak jest, no, ale to jest właśnie taki punkt, tak jak każdy marzy o tym i tak naprawdę jak najmniej ludzi ma tylko tej to jest już czysta genetyka w top trójce. Tak, no tak. Już nawet top dziesiątka, tak? Także mi się wydaje, że każdy z tych ludzi, co jest już na Olimpii, ma zarąbistą i dobrą genetykę, ale jednak, żeby dojść do tej top piątki, top trójki, to już jest taki, to już musi być, ty jesteś naturalem, popatrzysz się na hantel i rośniesz. To już musi być taka genetyka. Ja zawsze mówię, ja przez przypadek wygrałem prawie kartę pro 3 razy. W 2021. Tak. W Chorwacji byłem na kawalerskim, piłem alkohol z kumplami, rozebrałem koszulkę do spania, kumpel mówi do mnie pijany, Mike, ty idź na scenę. Mówię, dobra, zrobimy tak. I tydzień później zadzwoniłem do Stefana, mówię, Stefan, działamy. Powiedział, Stefan, dobrze, działamy. I potem prawie przez 3 miesiące przygotowania zdobyłem kartę pro. Niechcąco. Wcale nie był mój cel, ale prawie bym ją wygrał. I właśnie wtedy genetyka decyduje. Jakby na przykład ktoś zrobił, co by nie miał genetyki, to by nawet do top piątki nie wszedł. No tak. Nie? Taka jest prawda. By się nie udało. Niektórzy, gdzieś to słyszałem, że niektórzy mają taką genetykę, że wchodzą na siłownię, nie ćwiczą, tylko oddychają tym powietrzem i rosną. I rosną. Tak i jest. Rosną. Do treningu przejdźmy sobie. Różne są systemy treningowe. No.
A ty się liżę to. No. Robisz sobie to lepsze. Że to jest komsi. Co znaczy komsi? Coś je. A, okej. Okay. No. Okay. Ty nie znałem, ale no. To z niemieckiego bardziej jest? Wiesz co, nie wiem. Ja czasami tak mam, że jak ze swoim Asią rozmawiam, i coś powiem, jakieś słowo, no mówię, Mark, co to za słowo jest? Ja mówię, no w domu tak u nas się mówi. Aha. A moi ludzie są z Dolnego Śląska, że może jest inna gwara, nie? A, okej, okay. Tak. Tak jak u was się mówi na ludzi wiara. Wiara, no. U nas, no w Dolnym Śląsku, jak się powie wiara, to będzie jakaś popatrz, co to w ogóle znaczy, no, tak? Sznaki albo takie rzeczy, szlauf. No, szlauf to akurat z niemieckiego to będzie macie, ci bardziej koso. No bo to bardziej Prusy były, nie? Także... No, ale w poznańskim dużo macie takich słów właśnie niemieckich. Jest, jest. Ja no. Teraz się tak dowiaduję. Dobra, bo odchodzimy od odchodzimy, tematu. Odchodzimy, sorry. No. Odchodzimy od tematu. Trening, trening. Zwolennicy push pull legs i tutaj wcale nie mamy zamiaru, czy ten jest lepszy, gorszy, czy ten się nadaje, czy nie, tylko jak Mike trenuje, jaki rodzaj treningu lubi, jeżeli chodzi o systemy treningowe. No. Push pull legs, normalny split, jakiś tam, może trenujesz, jesteś genetykiem full body workout, to ci wystarczy. No niestety, chciałbym być aż takim genetykiem, nie? Dwa razy w tygodniu, bo trzy to już za dużo. No. Wiesz co, akurat też taką dyskusję w Niemczech mieliśmy teraz u nas na podcastach, bo mam jednego znajomego, co trenuje HIIT. On mówi, dwa serie całkowicie wystarczy na muskulaturę. No. A ja bardziej mówię, no bo mam rozpisany plan też przez Łukasza. Łukasz jest bardziej taki oldschoolowy, tak jak i Roland też jest, jeśli chodzi o trening. Czyli objętość. Objętość i zajechać. Że zawsze jest jedna albo dwie serie HIIT, mhm. No ale też są jeszcze jeden albo dwa serie back-off, żeby docisnąć tą muskulaturę. No i tak... powiem, co na przykład wczoraj mi Mariusz powiedział, Tomczuk. To pytał mi się, Mike, a my teraz do kamery tylko tak trenujemy, czy tak co tydzień się zajeżdżasz? Aha. A ja się na niego patrzę, mówię, to nie jest zajeżdżanie, to jest trening normalny dla mnie. Mhm. Zajeżdżanie to bym jak teraz bym coś jeszcze wymyślił dodatkowo, jeszcze aha. Czegoś więcej. Aha. Ale to, co my tu robimy, to robię co tydzień. Mhm. Czyli dla innych ludzi, tam co oglądają może ten podcast, to ja się zajeżdżam na każdym treningu. Ale dla mnie to jest coś normalnego, bo inaczej nawet... Najważniejsze dla mnie, jeszcze powiem, dodam do tego, że ja muszę chętnie chodzić na siłownię i ja muszę chętnie chodzić na siłownię i trenować, żeby się to musi podobać. Jakby ktoś zmusił do czegoś, czego w ogóle nie uważam i nie lubię, to bym wydaje mi się, żebym nawet nie chciał robić tej kulturystyki. Czyli na siłę nie. A jakim systemem trenujesz? Push-pull, czy splitem, czy pomieszany ja zawsze mam, odkąd jestem u Łukasza, mamy taki split, że chodzę 5 razy w tygodniu na siłownię i mam 2 dni off, znaczy wolny z siłowni. I po prostu patrzymy, jaki mamy priorytet ciała. Aktualnie teraz chcemy poprawić ramiona i górę pleców. Więc mam całe plecy raz w tygodniu, górne plecy drugi raz i górne plecy trzeci raz. Okay. Ramiona, jak biceps i triceps mam na razie 2 razy w tygodniu. Okay. A resztę po prostu jest trenowane raz? Nogi, przód i tył raz, klata i barki raz. I całe plecy wtedy mam trzeci trening. I widać, że to się sprawdza i właśnie takie nieraz mówienie, każdy by chyba musiał wypróbować to na sobie, że a nie do upadku, a z zapasem, a tylko to. Też się przekonałem, jak z Timem robiłem trening, że rzeczywiście nawet z Marcinem potem wracaliśmy, jak z kimś rozmawiam, to kurde, ja mówię, no ci ludzie to rzeczywiście trenują. No podobnie tutaj będzie, na pewno będziemy też robić trening. Tim podobnie trenuje, znaczy z tego co wiem, ja teraz z Dawidem Hoffmanem trenowałem, to Tim i Dawid Hoffman tak samo trenują jak i ja, z tego co wiem, no. Czyli dwie takie ciężkie, a później jeszcze takie wykańczające serie, takie jakieś dobijające. Jakiś rest, drop, przytrzymać coś, albo ty mi pomożesz, jakieś forced reps. Czyli masz takie coś, że... lubisz też mieszać, czyli tak jak mówiłeś, że jest hit, że ciężkie, nawet 6 powtórzeń wymuszone, jakiś rest, pauza, potem dropy, a potem na przykład przychodzisz na takie ćwiczenie i na przykład bawisz się i pauza, i jakieś wolniejsze tempo i wtedy sobie trochę pocudujesz. Bo to już wtedy na przykład... Ale to już po treningu. Już tak może być w pierwszym ćwiczeniu, tak? Aha. Ale że wtedy to już po prostu będzie taki ciężar, co go tylko potrafię powtórzyć 12 razy, aha. To wtedy tylko tak już przytrzymuję, żeby trochę lepiej poczuć muskulaturę, ale raczej próbuję zawsze ciężko trenować. Nie, że tam jakiś mam ultra lekki ciężar i ze wtedy wymuszam te wolne ruchy, żeby to jakoś ciężko było. Mhm. Tak raczej nie. Tylko zawsze by był ten wysoki ciężar i po prostu, no tak się głupio mówi, high reps i high weight. Okej, okay, no. To trzeba, żeby to znaleźć, nie? No. To trzeba to dobrze wyważyć. No. Co do jedzenia? No.
Lubisz jeść? Lubię. Nienawidzę redukcji, nienawidzę diety. Czyli lubisz jeść, bo tak no. właśnie jedliśmy i tak widziałem, ile jesz. Dla ciebie to nie jest dużo, bo teraz masz mało tych węglowodanów, że tak powiem. Ale no. dla jednej osoby taki twój posiłek, no to by był chyba może na dwa albo... A dla normalnej no. już osoby, nie mówię kulturysty, no. to pewnie na trzy razy by to starczyło. Dla bikiniary nawet może więcej. No. Może nawet na tydzień by była oszykowana. No. No jest to. Jak mają po 150 węgli na dzień, to na pewno tak wychodzi. No. Czy ty stricte jesz na przykład ryż, kurczak, warzywa, czy tam płatki owsiane, izolat i wołowina i tylko to, czy mieszasz te posiłki? Nie. Wszystko to, co dobrze trawię. Jak już mam na przykład taki dzień normalny, to jem w ogóle nieprzetworzone jedzenia. Mhm. Chyba, że jakiś makaron jest przetworzony, no to jest okej, bo po prostu go dobrze trawię. Mhm. Ale jak już mam taki dzień wysoki, węglowodanowy, to czasami sobie jakiegoś tosta dorzucę białego, żeby sobie podbić te węgle, albo banana, albo ananasa. Po prostu, żeby sobie dobić te węgle. Mhm. Więc ja bardziej jestem fanem tego nieprzetworzone jedzenia jeść. Mhm. I żeby cały czas jeść to samo, albo na przykład mieć te same źródła mieszane, po prostu lepiej się trawi. Jak ja zacznę teraz sobie wymyślać jakieś tam, tu jakieś coś innego sobie dorzucę, tu coś innego, bo tym nie przetrawię tego, mam problem. Także ja wolę zostać przy tym, co cały czas robię, co jest sprawdzone i tak powinien każdy właśnie robić. Nawet słyszałem kiedyś, też to stosowałem, że używałem, przypuśćmy, na przykład, przykładowo mówię, ryż basmati. I jedziesz już na zawody, gdzieś tam masz ładowanie, to lepiej ładować, wziąć ze sobą ten ryż, który jadłeś do tej pory, tak. bo przynajmniej wiesz, masz pewność, że żadne cuda się nie wydarzą, tak. niż iść do sklepu i kupić sobie nagle, nie wiem, z innej firmy ryż. Ryż to niby ryż, ale nie do końca. No, albo jakiś klejik ty kupisz, nagle ci przeczyści, albo zatka, już jest problem. O, już w tej końcówce najgorsze, albo przed samymi zawodami, jak coś się takiego wydarzyło, to naprawdę niedobrze. Powiedz mi, czy jeżeli chodzi o posiłki, jak współpracujesz ze swoim trenerem, czy masz rozpisane posiłki, czy masz po prostu, wiadomo, jesteś doświadczonym, jesteś zawodowcem, dostajesz makro i on już wie, że ty na pewno wybierzesz to, co powinieneś. Łukasz wie, że wybiorę to, co powinien być, więc ja mam same makro rozpisane, ale wiem, że Łukasz ma zawodników, którym musi rozpisać jedzenie, bo po prostu sobie wtedy dorzucą soczek jabłkowy, suszone owoce. Pączek. Jakiś, no nie, aż tak to nie, ale wiesz, o co chodzi. Takie, tak, no. takie wymyślanie potem będzie. I się nie? makro zgadza. No, makro się zgadza, ale no jednak ja tak samo jestem fanem, mówię szczerze, kurczak, wołowina, ryba nie jest to samo, co białko z proszku. Mhm. Ja jestem fest przekonany tego, tak. ale po prostu jak teraz mam tyle jedzenia, bo nawet to jest dużo, to ja nie mogę zjeść 300 gram kurczaka przed i po treningu, bo mnie za szybko zatka. Także ja wolę zjeść sobie jednak ten izolat przed treningiem, po treningu. Czyli takie lekkostrawne, że tak. Tak, na przykład się też zjadłem, teraz widzieliśmy 200 gram tataru na surowo, bo wiem, że go super trawię. Widziałem. Do tego sobie sypnąłem 30 gram białka i mam zmieszane, ale już czuję, że teraz już bym mógł ćwiczyć, bo mam przetrawione, nie? Płatki i sushi jeszcze nie wspomniałeś. No to taki był teraz, taki mały posiłek. No bo nie mam przygotowanego posiłku, a wtedy się mi, no bo sushi jest ryż, miałem trochę tłuszczy, no bo mam zawsze też trochę tłuszczy przed treningiem, także akurat mi to pasowało dobrze w plan, nie? No. Jak u ciebie, u chłopa ważącego ponad 150 kg, u zawodowca, na kilkadziesiąt tygodni przed zawodami, bo w sierpniu będziesz startował, a mamy no początek marca. Jak to wygląda, tak tylko liczbami, makro? W sensie dzień treningowy, bo będzie lepiej brzmiało. Teraz, w tym czasie jak teraz? Tak. No 1100 węglowodanów, wysoki dzień, w normalny 900. Białko cały czas mamy dość wysoko jakieś, tylko że my liczymy białko. I z ryżu ze wszystkiego? Nie. Tylko z źródeł białkowych i źródeł węglowodanowych. Czyli tak naprawdę może bym miał z węgli nawet i trochę więcej. Mhm. Białka mam powiedzmy jakieś tam 360-380 gram rozpisanych. To dużo i niedużo, no bo licząc, że ty nie ważysz 90 kg, tylko ponad 150. No tak 3,5 grama mamy na kilogram ciała. No jest... 3,5 gdzieś licząc z wszystkich źródeł. A tłuszczu zawsze Łukasz mało rozpisuje. Każdy, co był Łukasz albo obserwuje Łukasza, wie, że Łukasz nie jest fanem tłuszczy, bo są nam niepotrzebne. A nie jest tak, że na przykład jak masz ten szybki metabolizm, jak nie dodasz tych tłuszczy, to tak to przez ciebie przelatuje z jednej strony dobrze, nie? Bo możesz wtedy więcej zjeść. No to wiesz, rano mam 10 gram tłuszczy, tam 5 gram, przed treningiem mam 5-10 gram i to wystarczy.
Mhm. No widać, że cały czas mimo... Oczywiście omegi i tak dalej nie liczę, nie? Mhm. No bo omega to jest, jak to się mówi po polsku, to jest jak no, triglicerydy, jak idzie, tak, idzie w ciało, tak, więc tego tak, już tak. nie liczymy, nie? Tym bardziej, że wiadomo, jak tam są różne suplementy, to omega-3 pozwala nam ten cholesterol utrzymać gdzieś tam. Dokładnie, no. Cały no, czas, no. żeby nie był gdzieś w tak. podłodze. Dobrze, Mike, wiesz co? Słuchaj. Będziemy robić trening, bo najpierw nagrywamy ten podcast, a film zobaczycie na Seven Nutrition, ale jeszcze jesteśmy przed tym treningiem i trochę się obawiam. Czego? Ale nie, że będzie ciężki trening, że nie dorównam ci, bo tutaj się nie będziemy ścigać, bo wiadomo, że nie ma co porównywać. Ale lubisz się pościgać trochę. Lubisz? Lubię. Tu musisz przyjechać za dwa miesiące. Jak trenowaliśmy z Radkiem albo z Bursem, on zrobił 14 powtórzeń, tamten 17, a ja musiał 21 zrobić. No. Nawet jak już nie mogłem, musiałem. To tutaj będziesz musiał, nie wiem, najpierw zrobić przed serię, a potem ze mną wejść, tym bardziej, że ja teraz odpoczywam. Ale to nieważne. Słuchaj, gdziekolwiek pojedziesz, wszystko psujesz. No niestety, tak już jestem zaczarowany już. No. Odczarujemy to dzisiaj gdzieś tam. Wiesz co, boję się trochę, no bo to jest twoja prywatna właśnie siłownia, twoja własna. No. I trochę się boję, że coś zepsuję, bo potem kurde wrócę z długami do domu, nie? Marcin, rzuć jakiś czar, rzuć jakieś hasło, tak żeby cię było słychać. No, żeby odczarować to wszystko, żeby wiesz, nic nie popsuł. I wszyscy, którzy słuchają i oglądają, będą cię chętnie zapraszać, bo wiedzą, że już Mike nic nie popsuje. Mike, jest dużo pytań jeszcze, ale myślę, że to sobie kiedy indziej jeszcze rozwiniemy. Albo podczas treningu. To trochę. Już tutaj odsyłam do kanału Seven Nutrition. Tam zobaczycie trening, jak wszystko dobrze się kończy. Już tutaj wybiegam w przyszłość. Nic się nie popsuje, wszyscy będą zdrowi, napompowani do Seven Nutrition, a tobie bardzo dziękuję tutaj na kanale Seven Nutrition Podcast. Jeżeli jedziecie samochodem, to szczęśliwej, spokojnej drogi. Jeżeli oglądacie, to dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. I do widzenia. Pozdrawiam. I do usłyszenia.